Siema, z tej strony Tixo i witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie. No moim jak to w swoim kanale w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będę chciał pokazać wam jak zrobić Achievement Fridge Station, czyli Achievement Fridge, no Fridge Station, czyli jakby taki achievement, w którym musicie zrobić oto. Mniej więcej o to tutaj chodzi. Czyli, żeby z Minecarta poszło wam item jakiś z Minecarta, na przykład tutaj, żeby wstawić item do Minecraft Chest i żeby on spadł po prostu do skrzynki, żeby on tu był. Okej, no to tak się go robi. Tutaj, jak widzicie, musicie to zrobić tak. Musicie mieć jedną skrzynkę. Ona jest zwykła, czyli 8 sztuk desek. Hopper, no to już trochę droższy jest, bo tam 4 sztuki żelaza są, 5 sztuk żelaza są, skrzynka jest, no i Minecraft with chest, no to też skrzynka. No i tutaj wagonik, który też jest trochę żelaza, więc praktycznie potrzebujecie żelazo i drewno do tego zrobienia achievementu oraz jakiś itemek randomowy, każdy może być nawet blok tiltu. No i dobra, przejdźmy do rzeczy. Musicie wstawić sobie na przykład randomowy itemek jakiś. Ja tu teraz pokażę, że to nie jest jakiś ustawiony itemek, tylko że to jest randomowy, po prostu sobie wykopałem blok tiltu, no i już mam, nie? Blok deitu zwykłego, każdego może być, nawet nie silk touchem, tylko ja akurat mam na łopacie silk touch. No i dobrze, tutaj sobie, żeby nie było nic, żeby tutaj nie było, no i sobie wstawiacie do tego Minecraft with chest sobie wstawiacie tutaj się zrobiło i tutaj przeszło na dół, no i macie tutaj gdzieś ten achievement. Więc nie jest on jakiś trudny. Oczywiście, jak żeby inaczej, bo tutaj macie właśnie, tutaj on nie jest jakiś trudny. O, tutaj macie, gdzie po prostu tak, to sobie to zróbcie, ja wam pokażę tutaj wszystko. Tutaj to powinniście wiedzieć, jak to zrobić. Po prostu skrzynka, u góry skrzynka z Minecraftem. No i hopper, czyli tutaj czanki nawet mi się włączyły. Ale dobra. No po prostu hołpy tutaj jest, no i u góry tory, żeby ta skrzynka po prostu była, żeby idealnie po prostu było to ustawione tutaj. Jeśli wam się przesunie, to musicie go idealnie ustawić i popróbujcie sobie to kilka razy, jeśli wam się nie udało, ale ja myślę, że to wam dużo pomogło. Jeszcze raz wam pokażę, wstawiacie to, no i leci to wam tutaj. Z tego leci wam to tutaj, no i leci wam do skrzynki, która jest tutaj. No i teraz gdzieś się wam na ekranie pokaże, że masz achievement. Myślę, że wam pomogłem naprawdę z tym trofeum. Jest ono bardzo trudne, z tym trofeum, ono jest bardzo trudne. Jest 0,5% na Minecraftie na PS4 go zrobiło to, ten achievement, więc no nie jest zbyt łatwy. No dobra, no to ziomeczki, ja będę z wami się już powoli żegnać. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to i ogólnie widzieć moje na bieżąco filmy, to zasubskrybujcie ten kanał. Ja do tego nie zachęcam, ale jeśli naprawdę chcesz, no to możesz tutaj jest taki content typu Achievementy, Minecraft Dungeons, czy Minecraft jakieś survivalowe rzeczy. Okej, no to ziomeczki, ja już będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Zalajkujcie ten film, jeśli wam się spodobał i jeśli wam pomógł. Jakiś komentarz miły też by mnie bardzo ucieszył. Dobra, no to ziomeczki, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach. Życzę wam miłego weekendu, bo tutaj jest piątek dzisiaj, więc miłego piątku i miłego weekendu wam życzę. Dobra, no to ziomeczki, cześć, do następnego odcinka. Siemanko.